Zobaczcie, jaki bydlak. On naprawdę jest duży, on naprawdę jest duży. On naprawdę jest duży. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Mamy już wiosnę. W końcu mamy wiosnę. Ptaszki świerkają, ptaszki śpiewają, wszystko budzi się do życia, jest rewelacyjnie. Ja postanowiłem dzisiaj wybrać na ryby bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Nie ma jeszcze godziny 6, jest 5:30, zobaczcie co mnie przywitało nad wodą. Przepiękny wschód słońca i ja w tym momencie nawet nie muszę się rozkładać, wystarczy, że sobie posiedzę. Popatrzę sobie w ten zachód i mogę generalnie się zawijać do domu. Ale spróbuję coś złowić. Jestem dzisiaj nad bardzo płytkim łowiskiem. Średnia głębokość tego łowiska oscyluje gdzieś około metra, półtorej. Woda obfituje w drapieżnika, więc skoro no, z tym obfituje, to wiecie jak to jest w Polsce. Ryby trzeba umieć łowić. Ale powiedzmy, że jest tu sporo drapieżnika, więc jak jest tu sporo drapieżnika, to też powinien być jakiś białoryb. Z tego co wiem, to miejscowi wędkarze łowią tutaj karasie, liny w zależności od pory roku. A co ja złowię? Zobaczymy, okaże się. Rozkładam sprzęt, rozrabiam zanętę. No i chyba widzimy się. Mam nadzieję, że z pierwszą rybą. Słuchajcie, jest pierwsza ryba. Bardzo szybko. Nie jest to duża ryba. Ale jest. No, zobaczcie. Fajna płoteczka. Tak to wygląda. Przyznam się, że spociłem się jak świnia. Nie wiem, po 5, 6, może 7 koszyczków zanętowych poszło do wody. Zanętą kukurydzą, robakami, samą zanętą, tu, tamto i owamto. Czekamy. Zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Wiecie co, nie jest to duża ryba, ale... Uderzenie było takie, że po prostu wędka mi podskoczyła spod purki. No zobaczcie. Taka płoć. O, jest rybka. Fajnie. Zdecydowanie mniejsza. Chociaż może. Ale fajnie, że coś się dzieje. Fajnie, że coś się dzieje. Jednak wiosna to wiosna. Czy to kolejna płoć? Tak jest, to zobaczcie. Fajna, gruba. Piękna płoć. Na razie czuję w kościach, że dzisiaj plecy mogą boleć. Kolejne atomowe branie, po prostu atomowe branie. O, i kolejna płoć, ale zobaczcie jaka fajna. Naprawdę fajna płoć, zdrowa. Super. No, teraz to się troszeczkę zdenerwowałem. O, znowu branie, tym razem na tym cięższym zestawie. No po prostu kija wyrwało, wyrywało kija z podpórki. Podciąłem i nic. Zdarzają się i takie. Fajna płoć, fajna gruba płoć. A bardzo delikatne branie. Dzieje się to, no niedobrze, niedobrze, nie mam na razie pomysłu na to, ale dzieje się to. No to się dzieje już od jakiejś godziny. Nie widzę brań. Teraz też, no wędka stoi. Nie było naprawdę ani żadnego jednego najmniejszego wskazania, że cokolwiek się działo, a ja śmiemy rybę i że było śmiesznie. Fajna naprawdę płoć, naprawdę fajna kolejna płoć. W końcu widziałem Briana, więc... O, zobaczcie. Naprawdę fajna, o, zobaczcie. Fajna płoteczka. Bardzo fajna płoć. No i powiem wam szczerze, można podsumować sobie tą taką pierwszą godzinę, zaraz zobaczę. Tak, tak. No, pierwszą taką pełną godzinę łowienia.
Udało mi się złowić kilka płoci, kilka nawet fajnych płoci. Szczerze mówiąc, od razu wam powiem, że przyjeżdżając tutaj, ja nawet nie zakładałem, że ja cokolwiek nagram. Bardziej chciałem sprawdzić, jak to tutaj wszystko wygląda. Czy jest tu bardzo zarośnięte, czy jest tu bardzo płytko. Okazuje się, że na środku jest naprawdę bardzo czysto. Nie ma zarośli, jest troszkę głębiej, czyli gdzieś około tego 1,5 metra. No i bach, bach, jedno branie, drugie branie, trzecie branie. No powiem, że naprawdę, ja jestem w szoku. Teraz byłem odłożyć kurtkę do auta, bo się zrobiło już bardzo ciepło. Wiosna. I schodząc tutaj z tego wału, miałem takie walnięcie w wędkę, że przysięgam wam, spadła cała z podpórki. Podciąłem pusto. Bez robaków, więc ryba niestety ukuła się i się wypięła, a mogła być całkiem fajna. Ale tak jak mówię, dopiero godzina łowienia, więc jeszcze sporo przede mną i mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego uda mi się złowić. Też taka, kurde. Powiem, że dopiero te przy brzegu zaczęła walczyć. Nie, no. Bardzo przyzwoita płoć. Zobaczcie. O, no dobra. Jest, nazwijmy to Big Fish Today. To jest na pewno największa ryba, nie wiem co to jest. Mam... Coś nie jest największa? Mam olbrzymią, że to jest duża płoć. Oby. Oby to nie był jakiś krąb, albo nieduży leszcz. A już nam się wyłoniło. Ale... Ole, piękna płoć! O, jest! Chodź tutaj do tatusia. No, trójki z przodu ona nie ma. Ale jest największa. Super! Przeprosiłem się z kurtką, ponieważ tyle ile jest naprawdę piękne słońce, czyste niebo i powinno być ciepło, to tak naprawdę ten wiatr, który widać po wodzie się zerwał, jest bardzo zimny, bardzo chłodny. Wyrwi pałki się skończyły, szkoda, że żadnej z tych dwóch wyrwi pałek nie udało mi się wciąć. No i mam nadzieję na jakąś jeszcze jedną brwipałkę. Trzymajcie kciuki, bo to się może przydać. Najlepiej biorą podczas zarzucania kolejnego zestawu. O kurde! Ja tego podnieść nie mogę, ale to jakaś ryba chyba zaczepie idzie, wiecie? Bardzo dziwnie idzie. Potężna ryba. Potężna. Karaś. Jest! Jest, piękny karaś. Jest! No co mam wam powiedzieć? Mówiłem, wspominałem na początku filmu, że miejscowi wędkarze łowią już karasie i liny. No i jest! Zdenerwowany. Wiecie co? Warto, naprawdę warto czekać. Kurczę, siedzieć cały dzień, zrywa się zestawy, marudzić, wiązać, kręcić, nęcić, robić wszystko. Warto. Nie jest jakiś olbrzymi, łowiłem większe w lato, ale na niego się nastawiałem. Chciałem dzisiaj złowić karasia i się udało. Jestem spełniony i mogę wracać do domu, ale nie, jeszcze chwilę posiedzę. Super. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Dobra, jegomość trafia na razie do siatki, a potem wszystko fajnie sobie grzecznie wypuścimy. Boże, ale jestem zadowolony. Nie uwierzycie. Kolejny karaś. Ciekawe, czy mniejszy, czy większy? Jest tam pod drugim zestawem. Oj. Mogę mieć problemy. Wyszedł. Dobra, wyszedł, jest. Ładny. Oj, teraz czuję jego wagę. Oj, piękny. Uj, pięknie, lepszy. Ten jest lepszy.
O Jezus Maria. Chciałbym wam opisać swoją radość, ale ona na razie to jest nie do opisania. Zobaczcie jaki potwór. Ale wielki, gruby. Yeah. Zobaczcie tego potwora. Potężny. Coś pięknego. Fenomenalnie. No, chyba trzeci bierze. Tak jest. Trzeci karaś. O mój Boże. Co za frajda. Poszedł? Nie. Jaka frajda. To już sobie przygotuję podbierak trochę wcześniej. Albo i nie przygotuję. No ledwo zdążyłem tamtego odhaczyć. To wiecie, ja tutaj naprawdę nie ściemiał, a ten jest ładny. Piękny kolejny karaś. O, piękności. No. Zakwasy dzisiaj wskazane. Dwie ręce. Dwie ręce. Dobra, do siaty. Czas zdjąć kurtkę. O, ja pierdzielę. I tak szczerze mówiąc, to po prostu brak mi słów. Możecie nie uwierzyć, ale przed kolejnym braniem chciałem wziąć drugą kamerę. I może nie tyle co pofilozofować odnośnie tego, że fajnie jest łowić ryby, na które się nastawiamy. Po prostu powiedzieć wam o tym, że jestem bardzo zadowolony z tego, że złowiłem karasia, a na nie się nastawiałem. Bo to jest chyba no najlepsze, co może być w tym całym naszym wędkarstwie, kiedy potrafimy tak dopasować naszą taktykę i tak dopasować naszą technikę, że potrafimy złowić to, co chcieliśmy złowić. One tam dalej są, jak nie poszły, to wyciągnę jeszcze pewnie ich z 5. Dobra, słuchajcie, nie pokazywałem jak się zwijałem, bo to bez sensu. Tutaj statywik przygotowany do zdjęć. Wyciągam ryby. Zobaczymy co tam ciekawego. Czy ja wiem co ciekawego. Jak oglądaliście uważnie, to też wiecie co ciekawego, ale z chęcią bym to jeszcze raz zobaczył, bo tak szczerze to nie mogę dalej w to uwierzyć. O, mam ciężkie. O, to jeżeli chodzi o płocie. Fajnie, nie? Kurde, jak się cieszę. To wszystko waży spokojnie jakieś 6 kilo może nawet. O Jezu, ochlapał. Dobra, który pierwszy? Pój morda. Morda, nie w tą stronę. Za takie rzeczy nienawidzę tej całej cholernej elektroniki. Nagrałem po prostu majestatyczne wypuszczanie karasi, nie włączając nagrywania. A sądziłem, że je włączyłem. Pokażę wam jeszcze zdjęcia i to wszystko. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zostawcie również jakiś komentarz, jak wy rozpoczęliście tą piękną polską wiosnę. A ja tu wrócę. No, myślę, że już w weekend. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the huh? Are you ready for the comeback?
If you into taking L's in a can help, I'll be the self-made champ, look at my belt. I built this all from the ground up, this all by myself, y'all know. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes. Got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been